Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Siemowo, kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, by sobie nagrać kolejny odcinek, gdzie gram 1v1 z widzami, czyli z wami, moi drodzy. Jeżeli wy chcecie wziąć udział w takim odcinku, wbijajcie na mojego Instagrama, moi drodzy, zapraszam tam bardzo serdecznie, stawcie followka, włączcie sobie najlepiej powiadomienia, bo jak ja zawsze nagrywam taki odcinek, to po prostu wrzucam kod do drużyny na relację. No i w dzisiejszym odcinku, jeżeli, moi drodzy, mnie pokonacie, wygrywacie gemy. Jako że ostatnio wam słabo idzie i w sumie ciężko, żebyście mnie pokonali w tym odcinku, więc, moi drodzy, może zrobimy sobie coś takiego. Tu jest bardzo ładny skinek nowy, fajnie on wygląda, Serge Genie, moi drodzy, tylko to myślałem na początku, że to jest do Genie, a to jest w ogóle do Serge'a skinek, ale nieważne. Mamy tutaj, moi drodzy, taką ofertę, która kosztuje ile? Zaraz sobie zobaczymy. 60 zł, a dokładniej 170 gemów, więc, moi drodzy, dzisiaj będziecie walczyć o 170 gemów, a bardziej ci, co do mnie dołączą, będą walczyć o 170 gemów. Pierwszy mam tutaj Karto, zobaczymy, kogo on wybierze i lecimy z nim 1v1. Wy, moi drodzy, wbijacie na Instagramie, jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnym takim odcinku. Przede wszystkim zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy. 1000 łapek w górę i nagrywam kolejny taki odcinek i może wtedy rozdamy więcej. Niech będzie tak, dobra, 1000 łapek w górę i kolejny taki odcinek. Oraz, moi drodzy, jak zostawicie 2000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku będziecie mieli do wygrania 360 gemów, więc zostaw łapkę w górę, wbij na Instagrama, to weźmiesz sobie udział w następnym odcinku. No i zasubskrybuj ten kanał, bo lecimy po 100 tysięcy, a myślę, że nie każdy jeszcze subskrybuje ten kanał, więc zostawcie suba. No i lecimy, zobaczymy, na jaką postać będzie chciał zagrać Karto i czy mu się uda mnie pokonać. Rozpoczynamy rundę, moi drodzy, gramy Piper bez gadżetu, bo tak sobie zażyczył. Mam tutaj mityka również bitego. Okej, no to też może mi widzowie coś tutaj podpowiedzieć, jak ten gracz może być mocny. Widzę, że ma mityka, no to coś tam, coś niecoś ogarnia, moi drodzy. Chciał bez gadżetu, no to gramy bez gadżetu, zobaczymy, czy wygra, czy przegra. No ja mam nadzieję, że oczywiście przegra, widzowie. No nie, że was nie lubię, tylko no szkoda by było, żebym każdemu widzowie rozdawał tyle gemów, no to bym chyba zbankrutował generalnie. No ale no cóż, Karto się nie udało, lecimy dalej, zobaczymy, kto teraz dołączy, jakiś double, zobaczymy, jak mu pójdzie, na jaką postać będzie chciał zagrać. Troszeczkę więcej pucharków, ma 42 koła, okej, zobaczymy, czy mu się uda wygrać. Rozpoczynamy rundkę, moi drodzy, tutaj kolega ma diamencika i marsjańską sławę, na Piperce natomiast ma, moi drodzy, brąza dwójkę, jak dobrze widziałem, i też bez gadżetu chce zagrać, więc zobaczymy, jak sobie poradzi. Szkoda, że go nie trafiłem, myślałem, że tam chociaż jeden strzał wleci. Dobra, teraz mi się udało bardzo ładnie, kolega już ma loła, więc myślę, że będzie prościej, no i go dobiłem bardzo ładnie. No widzowie, co ja mogę powiedzieć, nie wybierajcie Piperki, wy ciągle robicie ten sam błąd, jestem dobry na Piper, bierzcie sobie coś, czym mniej ogarniam. No ale tutaj, no niestety mu się nie udało, lecimy z kolejną osobą, Propio TD. No życzę mu powodzenia, ale ma 10 kapuszek, więc może być ciężko. Nastąpiła zmiana postaci, tym razem będziemy grali sobie na Kolcika, moi drodzy, więc no jest jakaś zmiana. Ma on tutaj Golda na Kolcie, ma również Ligę Diamentową. Okej, zobaczymy, czy to jakiś spocony kolcik, czy jednak nie za bardzo. No na razie tak, jedna seria mi cała siadła, szkoda, że on miał, moi drodzy, wtedy ochronkę. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Okej, fajnie go tam trafiłem, więc nie jest źle. Dobra, pasowałoby sobie ulta nadawać. Dobra, znowu go tam coś trafiłem. On mnie na razie ani razu nie dotknął, więc są plusy, moi drodzy, są plusy. Znowu tam fajna seria leci w niego. Dobra, no i kolega chyba zostaje dobity. Okej, dobijamy, dobijamy, bardzo ładnie. Ani razu mnie kolega nie dotknął. No powiem wam, że nawet na kolty tutaj dzisiaj ugrywam, więc chyba mam jakąś dobrą formę. Dobra, pasta jest, moi drodzy. Wyrzucamy go, no niestety, kolego, nie wygrywasz pieniędzy. Mamy pierwszą dziewczynę, Amelkę, i mamy ją znajomych. Co jest w ogóle? Dobra, 24k pucharków. Zobaczymy, na co tutaj będzie chciała zagrać. Mamy powrót do Pipereczki, no powiem wam tak, no pewnie będzie pogrom tutaj. Goldzik jest posiadany na rękę, tak, okej, na Piperce mamy srebro trójkę, dobra, pyk. Aj, myślałem, że zdążę jeszcze, jak, moi drodzy, ochronka zniknie, ty co jest, halo, dostałem bombę. Ej, ja wiem, że tutaj Dzień Kobiet był niedawno, ale ci nie będę dawał fory, bo to jest odcinek jeszcze. Co innego, jakby to było na live, bym sobie grał z widzem na nic, ale tutaj są, widzowie, potężne gemy do wygrania, to nie jest byle co, więc ja oczywiście muszę wygrać, muszę tutaj tryhardować, nie ma wygrywania, to jest chyba już czwarty odcinek z tej serii, żaden widz mnie jeszcze nie pokonał. Lecimy dalej, mamy Dalmatyńczyka, dobra, Dalmatyńczyk, 51 koła, okej, tu już może być ciekawiej. Nowa postać w dzisiejszym odcinku, mamy tutaj Gina, moi drodzy, więc zobaczymy, jak sobie kolega poradzi na Ginie. No jestem ciekaw, czemu on akurat wybrał Gina.
No na razie tak, trafiliśmy się tam po jednym razie, no na Jinie może być ciekawy. Jin w ogóle jest naprawdę spoko na, moi drodzy, rankedy na trybie, gdzie są te szybkie strzały, bo on szybko przeładowuje dzięki temu, że właśnie tak jego strzał się rozwala. No ale to myślę, że wiecie, bo oglądaliście odcinek, który ostatnio wleciał na ten kanał, czyli najlepsze postacie na rankedy, a dokładnie dwa odcinki temu to wleciało, więc zachęcam do wbijania, jeżeli ktoś z was jeszcze nie obejrzał tego odcinka. Jak obejrzeliście, no to bardzo fajnie, moi drodzy. No i dobra, zobaczymy, co tutaj się stanie. Okej, skurczybyk jak mnie obija, ty, co on zrobił w ogóle? Ale widzę, że on też już malował, więc jest okej. On sobie wziął tego, gadżet z tymi duchami, żeby te duchy mnie dobijały. Nie jest to najgorszy pomysł, tak szczerze mówiąc. Dobra, no problem z Jinem jest taki, że będziemy się klepali, aż w końcu któryś padnie. Więc, no, nie jest to najgorsza postać w jego wykonaniu. Pomyślał chłopak, co może tutaj ciekawego sobie wziąć. Dobra, dobiłem tam jeszcze, żeby on się nie leczył za bardzo. Ja się za to uleczyłem, no i teraz mogę w niego wjeżdżać. On się, moi drodzy, nie leczy, ja mam full HP, więc jest dobrze, 2000 życia przewagi. Okej, ładujemy sobie strzały na spokojnie. Myślę, że go będę tak już obijał do końca. To jest najlepsze, co mogę zrobić, bo on już maloła. Więc on będzie próbował się leczyć. O kurde, dobra, teraz zrobiłem mega lipę. Ale dobra, nadrabiamy te straty, które przed chwilą zrobiłem. Bo tam jeden strzał nie doleciał, przez co on się uleczył. A już miałem fajną przewagę ogarniętą. No i dobra, moi drodzy, trzeba tutaj uważać, żeby on mnie przypadkiem nie przyciągnął, bo jak on mnie przyciągnie, będzie lipa. Ale okej, na razie jest dobrze, moi drodzy. Okej, dostałem tam gonga. Czy on się leczy? Nie leczy się. Dobra, teraz się na pewno nie leczy, bo go tam pobijałem parę razy. No dobra, no ja mam, widzowie, giga dużo życia. Ja mam giga dużo życia. Nie, co ty zrobiłeś, kolego? Nie, porobił mnie! Co jest? Pierwszy ziomek, który mnie porobił. Jakiego ulta on w ogóle walnął? Dobra, no gratulacje dla niego. Niech mi poda Instagrama i leci do niego, moi drodzy, 170 gemów. Skurczybyk, co zrobił ty? Jaki zadymiarz w ogóle? Nie mam pytań, no nieźle. Mamy ostatniego oponenta w dzisiejszym odcinku. Jest to, moi drodzy, Salonik. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Wybrał Pipereczkę. Nie no, widzowie, co się stało? Moja pasa zwycięstw na widzach została przerwana przez tutaj wcześniejszego oponenta, ale przynajmniej zgarnął dla siebie 170 gemów, więc myślę, że spoko. Jak coś, to macie, moi drodzy, tutaj na ekranie potwierdzenie, że ziomuś dostał to PSC, więc no nie ma, że widzowie, ktoś został oskamowany. Ojej, tutaj zostałem gonga. Dobra, muszę się skupić, bo zaraz kolejnemu widzowie dam 170 gemów. Tak nie może być, no nie możecie, widzowie, aż tyle wygrywać, ten film aż tyle nie zarobi, widzowie, to nie jest główny kanał, więc zostawcie łapkę w górę, będą lepsze nagrody, tylko musimy więcej słów tutaj wbić. Dobra, no trzeba kolegę i tak zlikwidować. Dziękujemy bardzo za wzięcie udziału w odcinku, mam nadzieję, że się podobało, że dostałeś na łeb. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, lecimy 100 tysięcy, trzymajcie się, cześć!